Siemanko, z tej strony Kamyk i dzisiaj chciałem wam zaprezentować mój skład warty około 6 milionów końców na Xboxie. No i tak, powiem wam, nie wygrywam sam spotkań, chociaż na pewno dużo w nich pomaga. Tak wyglądają statystyki wszystkich zawodników, tutaj wam je prezentuję, żeby nie było wątpliwości, czy oni strzelają te bramki, czy nie strzelają, kto strzela ich najwięcej i jak ten skład działa, to zaraz wam opowiem i co mi w nim pasuje, bądź nie pasuje. Cały czas szukam taktyki w nowej FIFA, żeby grało mi się jak najlepiej. Trafiam na przeciwników, którzy mają różne taktyki. Niektórzy grają naprawdę na dwóch obrońców, ale mimo to nie potrafię ich przejść. Niektórzy grają na piątkę obrońców i bardzo defensywnie i też nie potrafię tego przejść, ale na każdego znajdzie się kontrtaktyka. To już wiem. Jeżeli ktoś gra na przykład właśnie szóstką obrońców, gdzie ma czterech obrońców i dwóch defensywnych, którzy im pomagają, to da się to przejść. Da się to tak rozegrać, że piłka musi trafić do siatki. Da się tak rozegrać, żeby piłka miała możliwość dotarcia do siatki. Czy to trikami, czy jakimiś niesamowitymi podaniami, na każdą taktykę znajdzie się inna taktyka, która po prostu działa. Cały czas jest rozkminiam, aktualnie dużo, bardzo dużo gram 4-1-2-1-2 w wersji drugiej, bo tak jak widzicie, tutaj mam niby ułożony skład pod 4-3-2-1. Tak naprawdę na początku meczu daję sobie na defensywny, który zmienia od razu moją formację na 4-1-2-1-2, gdzie Vieira jest SPD, Hulit właśnie razem z Hadzim, który też jest nowym nabytkiem, grają jako właśnie ci najbardziej pomocni z przodu i z tyłu. A tutaj w ogóle jedna z najlepszych moich akcji, która zakończyła się na słupku. Nowy trik, którego dzięki Unitedowi się nauczyłem. No i właśnie próba z przewrotki. Wracając, właśnie przed meczem teraz można sobie ustalać to wszystko, na szczęście, i nie trzeba wchodzić, pauzować gry, zatrzymywać, no i zmieniać tych taktyki, więc mówię, gram 4-1-2-1-2, gram zrównoważony atak i cofniętą obronę i czasami to wychodzi, czasami nie. Naprawdę, jeżeli chodzi o taktykę, to jest różnie. No ale dobra, nie o taktyce, tylko o tym meczu, no bo o tym meczu, o tych meczach, o tych zawodnikach chcę coś powiedzieć. Kim się gra najlepiej? Powiem wam szczerze, mi osobiście Ronaldinho. Jego finezyjne strzały, jego dribbling naprawdę tutaj w tym meczu daje dużo. Tutaj kolejna akcja Hadziego, która, no niestety Hadzi nie ma tutaj szczęścia do strzelania pięknych bramek, choć no dwa razy było naprawdę blisko. Właśnie to Ronaldinho jest tym najlepszym. Taki największy zawód w tym składzie? Stawiam, że Hulit. Po prostu on się nie wyróżnia. On tam jest, czasem odbierze piłkę, czasem coś niby strzeli, czasem coś pomoże, wygra główkę w środku pola, ale ten Hulit 86, czy warty jest milion końców? Raczej nie szukałbym kogoś innego takiego, może jak właśnie Ronaldinho, chociaż on teraz po 1 400 000 chodzi. No i właśnie, tak jak widzicie, tu jeden, drugi, trzeci strzał, wszystko Ronaldinho finezyjnie. Fajnie się klepie też tym składem, oni wszyscy mają super dribbling, super trzymanie tej piłki, no i udaje się właśnie wygrywać takie pojedynki, tutaj macie wycinki z live'ów. No i myślę, że skład jest naprawdę świetny, najlepszy Ronaldinho, defensywnie Sergio Ramos i Maldini dają radę. Marcelo i z Walker są po prostu ustawieni defensywnie, więc oni nie często pomagają w ataku właśnie. Bardzo rzadko się to zdarza, chyba że potrzebuje zmienić taktykę, wyjść bardziej ofensywnie. No ale po prostu tym składem gra się super. Ja was zachęcam, żebyście częściej wpadali na live'y, żeby zobaczyć, jak to im się śmiga. Będę chciał zrobić cały skład ikon. Może teraz Jordi Best, Mbappe, który też jest w tym składzie naprawdę świetny. Tutaj właśnie już więcej wycinków po prostu będzie na live'ie. Ja wam po prostu na koniec pokazuje ten skład. No i tak jak mówię, Ronaldinho największy plus, Neymar po prostu jest Neymarem, Mbappe po prostu jest Mbappe, w środku pola Vieira jest Vieirą defensywnie, Hadzi na razie jeszcze go rozkminiam, chociaż ma ten dribbling, ma wszystko, żeby zostać tym najlepszym piłkarzem. Wiem, że odcinek krótki, chciałem wam się może troszeczkę pochwalić, może też dzięki temu zachęcić do live'ów, żebyście wpadali i tam mnie oglądali, grając tym składem. Dzisiaj właśnie po raz pierwszy live'a nie było, bo nie czuję się najlepiej, ale jutro już odpalam, od 16 do 20 i drugi. Będziemy na pewno grali tym składem, otwierali jakieś paczki. Także to było na tyle. Trzymajcie się. Do kolejnego razu.